jest analiza działalności spółek i funkcjonowania poszczególnych organów spółek, bo są rady, są zarządy i ta analiza w grafiku przyniosła takie decyzje. Nie ma żadnej pewności, nie ma żadnej decyzji, że podobne będą w innych. Jest analiza, przyglądanie się wynikom finansowym działalności poszczególnych organów na ten moment. Dokładnie na tym samym etapie jest analiza tej sytuacji. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym kontrolnym, więc to ona będzie przekazywała informacje o faktycznym stanie spółki, o jej prawidłowym zarządzaniu, o ewentualnych nieprawidłowościach, czy też jakby o pozytywnym funkcjonowaniu. Więc to wszystko będzie zależało od analizy sytuacji. Rada Nadzorcza ma to zadanie i mam nadzieję, że z niego się będzie wywiązywała w ten sposób, że te informacje o funkcjonowaniu będzie przekazywała. Wspomniał Pan o takich nieścisłościach, jeżeli chodzi o poprzednią Radę Nadzorczą, czyli że na przykład jedna osoba zasiadała w dwóch radach bądź pełniła funkcję burmistrza. Czy chodziło tylko i wyłącznie o to, czy o jakieś nieprawidłowości w działaniu? Przede wszystkim chodziło o to, bo nie można tego bagatelizować, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Tu nie mówimy o jakichś zasadach etycznych, czy nie mówimy o jakichś zasadach niepisanych. Po prostu ustawa kominowa mówi o możliwości zasiadania w jednej Radzie Nadzorczej. Jak do tego dołożymy jeszcze kierowanie na zasadzie prezesa zarządu spółką miejską, no to robi się już zupełnie wesoło. I taka sytuacja jest nie do zaakceptowania z tego powodu. No, nie może jedna osoba nadzorować dwa podmioty plus jedną kierować. Mogą zupełnie nieformalne różnice i jakieś zbiegi interesów między tymi spółkami jakby przebiegać, które są jakby na gołym okiem nieuchwytne, a poza tym no, wymagamy, znaczy należałoby wymagać, ażeby osoby koncentrowały się na głównym zadaniu. No, kierowanie spółką taką jaką jest TBS wymaga maksymalnego poświęcenia, maksymalnej pracy, a nie angażowania się w nadzorowaniu innych spółek. Tak. To jest absolutnie nie do połączenia organów nadzorczych. Tym bardziej połączenie tej funkcji z funkcją wiceburmistrza, gdzie tak jak wskazywałem, wiceburmistrz z samej funkcji wiceburmistrza jako organ reprezentujący właściciela ma prawo kontrolować spółkę. Więc po co tego rodzaju osoba ma jeszcze zasiadać w Radzie Nadzorczej? Chyba chodzi o generowanie dochodu i dublowanie kompetencji. A więc jeśli to było niezgodne z prawem, to jak rozumiem, już złożyliście Państwo do prokuratury o popełnienie przestępstwa, tak? W zakresie zasiadania dwóch radach nadzorczych jednocześnie w spółkach samorządowych, bądź w spółkach Skarbu Państwa, to jest sprawa, zleciliśmy analizę prawną tej sytuacji, ponieważ oprócz ustawy tak zwanej kominowej, o której dzisiaj mówiłem, jest również ustawa antykorupcyjna, która wskazuje na możliwość zasiadania w dwóch radach. Są sprzeczności jakby w obu tych ustawach. Lex specialis w tym zakresie jest ustawa kominowa i ona powinna obowiązywać, ale chcemy mieć zupełną pewność w tym zakresie i po tej analizie będziemy podejmować stosowne czynności. No ale taka analiza to też tak naprawdę ilu prawników, tyle pewnie różnych komentarzy do tego, więc nie lepiej, żeby to rozstrzygnął niezależny, niezawisły sąd. Informacja będziemy mieli jednoznaczną, dlatego natychmiast chcieliśmy przeciąć tą sytuację, to znaczy, żeby tutaj w tym przypadku nie było już jakby tych wątpliwości, natomiast co do dalszych działań, no jeszcze wstrzymujemy się i analizujemy to prawnie. A kiedy może taka analiza być gotowa? Myślę, że to jest kwestia miesiąca. Czy nie zależy nam na podejmowaniu jakichś kroków prawnych w sytuacji, kiedy nie doszło do oczywistego przestępstwa. Tutaj są po prostu wątpliwości prawne, które powodują takie działania w pewnym sensie zabezpieczające, czy które pomagają nam wyjaśnić sytuację, zwiększyć przejrzystość działania organów nadzoru. I no, były podobne sytuacje w innych samorządach, gdzie przy okazji kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w ten sposób te problemy rozwiązywano po prostu poprzez odwołanie osób zasiadających, dublujących się w radach nadzorczych. Nam chodzi po prostu o wyjaśnienie tej sytuacji, o uzyskanie pełnej przejrzystości działania, a nie o jakieś restrykcje prawne, bo to by rodziło niepotrzebne
być może konflikty, pretensje. Wiadomo, jak sam pan powiedział, prawnicy mogą w bardzo różny sposób prawo interpretować. No, dla nas ustawa ma brzmienie jednoznaczne. Nie chodzi o to, żeby podejmować tutaj, że tak powiem, jakieś działania gwałtowne, jeśli chodzi o prawo, choć po prostu o wyprostowanie tego, co dla nas jest niejasne i myślę, że dla Państwa również to powinno być niejasne, jeśli istnieje zagrożenie czy ryzyko konfliktu interesów, no to musimy reagować jako organ nadzorczy, przecinając tego rodzaju wątpliwości. W tej chwili te wątpliwości znikają w ten sposób. Nam zależy na tym, żeby spółki działały zgodnie z prawem, skutecznie i żeby nie powstawały tego rodzaju problemy. Przejmując zarządzanie miastem, siłą rzeczy dostrzegamy sprawy, których być może, na których być może oko poprzedniej władzy no, akurat nie spoczęło. Świeżym okiem patrząc łatwo jest dostrzec problemy, które być może umknęły poprzednim władzom. Nie chcemy dokonywać jakichś gwałtownych rozliczeń czy czegoś w tym rodzaju, natomiast po prostu te problemy, które dostrzegamy, musimy rozwiązywać. To jest naszym obowiązkiem i naszym celem jest to, żeby spółki działały sprawnie, skutecznie i żeby nie generowały strat. Czyli, ale gdyby się okazało, że było to niezgodne z prawem, tak wynikałoby z Państwa analiz, to jak rozumiem, odpowiedzialność ponosiłby poprzedni burmistrz jako właściciel jednoosobowe walne zgromadzenie, które powołuje członków rad nadzorczych spółek miejskich, tak? Czy to coś zależy od interpretacji prawnej. Oczywiście sam burmistrz powołuje członków rad nadzorczych, natomiast jest pytanie o kontrolę tego i wiedzę o tym, że też zasiadają ci członkowie w innych radach, czy powinien to wiedzę mieć. Tak? No, trudno, że powołując te osoby, nie wiedział, kogo, że powołuje dwie osoby do dwóch różnych rad nadzorczych. Były bardzo różne okresy, to wymaga analizy prawnej, bo odpowiedzialność karna jest związana z winą i z umyślnością, więc tutaj to nie do nas należy ocena prawnokarna tej sytuacji. Tak? Zawiadomienie ewentualnie może być skierowane, a to prokurator, organ śledczy ocenia tą sytuację. Ale jak rozumiem, na tę chwilę tak naprawdę wbrew temu, co Pan na początku powiedział, nie możemy mówić o tym, że została złamana ta ustawa, bo Państwo w tej chwili no, tego nie wiecie. Dla przecięcia wszelkich wątpliwości reakcja powinna być taka, jaka nastąpiła, czyli zmiana tej rady. Natomiast wszelkie wyjaśnienia, one mogą potrwać dość długo i ciężko byłoby ponosić odpowiedzialność za to, że tolerowany był stan niepewności. Zmiana ten stan przeciwła bez względu na to, czy okaże się tak, czy inaczej. Więc ta zmiana była potrzebna, a jak wskazywałem, ta zmiana nie wynikała tylko z tej naruszenia z tej ustawy, tylko łączenia tych funkcji pomimo braku zakazu ustawowego, bo wskazywałem na to, że prezes jednej spółki nie powinien zasiadać w radach innej pomimo braku zakazu, a ze względu na to, żeby zaangażować się w zadania, które są podstawowymi zadaniami. To samo dotyczy wiceburmistrza, który powinien angażować się w pracę urzędu i nadzorować te spółki, będąc samym wiceburmistrzem, a nie zasiadając koniecznie w Radzie Nadzorczej. Więc te zmiany mają kilka swoich przyczyn, a poza tym to, na co wskazywałem, ta zmiana jakościowa. Prawnicy, osoby doświadczone, radcowie prawni, to jest zmiana, to jest powód, do którego ta zmiana też nastąpiła.